Witaj na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam dzisiaj na recenzję najnowszej części serii Psi Patrol gotowi do nauki od wydawnictwa Media Service Zawada. Jest to 9. część, a wszystkie poprzednie części można kupić na stronie książeczkibajeczki.pl. Wszystkie części są tam dostępne. Tutaj jest cena takiej jednej części, a w środku mamy mnóstwo zadań dla przedszkolaków oraz karty. Karty za chwilę otworzymy. Tutaj jeszcze mamy napisane, że co 2 tygodnie jest nowy numer i będzie 16 części, więc jesteśmy już za połową, bo to jest 9. część i zajrzymy, co się kryje we wnętrzu tej. Zimowe klimaty, mamy szlaczki, mamy obrazki, musimy znaleźć szczegóły, ale też letnie klimaty, czyli jest plaża, piasek, pieski bawią się, budują zamki z piasku, literkę P, literkę R tutaj poznajemy w tej części, kolor czarny, tutaj Marshall ma czarne łatki, no i oczywiście bardzo fajne zadania dla dzieci w wieku przedszkolnym. 11, tutaj mamy zimową akcję, co nieco do czytania, są godziny i to by było na tyle w tej części, ale jeszcze przyjrzymy się kartom. Mamy karty oczywiście z literką P, czyli tak jak w książeczce, mamy tutaj taka sama literka. Mamy tutaj pytania, na które musimy odpowiedzieć. Kart tych używamy w odpowiednim momencie. W ćwiczeniach jest zaznaczone, kiedy z jakiej karty zadania zrobić, aczkolwiek możemy sięgać po nie w którejkolwiek chcemy tylko chwili. Zawsze możemy sobie odpowiadać na pytania na kartach. Literka R, jest 11 i jest kolor czarny, czyli wszystko to, co mamy w najnowszej części gotowi do nauki. Tutaj na tych kartach oczywiście też jest. Jest wiosna, a tutaj mamy karty, tutaj będą z układanki. One różnią się kolorami i możemy zobaczyć w książeczce, co to, do jakiej serii właściwie te karty będą nam potrzebne, ale myślę, że każdy, kto zbiera, to doskonale już to wie. Godzina 10, 12, czyli mamy naukę godzin w tej części również, karty do nauki godzin i tutaj karty do gry. Mamy tutaj trochę gier w tej serii, w całej serii. Tutaj na początku zresztą to wszystko było. Są komplety kart, mają różne kolory, na przykład zielone Memo, czerwone Piotruś, znajdź parę, zegar, obrazek z Psim Patrolem Domino, więc trochę tego tutaj jest. Bardzo fajna jest ta seria dla małych fanów piesków. Myślę, że jest to obowiązkowa seria do zbierania, do nauki. Bardzo fajne zadania. No i karty, które umilają rozwiązywanie tych zadań i są też fajną zabawą dla dzieci. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Do usłyszenia w kolejnych filmach.